Co ma wpływ na nasze życie? Zdaniem Jakuba, w liście Jakuba ze Słowa Bożego. Czyli czego uczy mnie Biblia w liście Jakuba? Znajdujemy te myśli w 4 rozdziale listu Jakuba. I w tym 4 rozdziale Jakub przedstawia nam 3 tematy. Po pierwsze, w pierwszych 10 wersetach cielesne zachowanie i siła, która może temu cielesnemu zachowaniu przeciwdziałać. Po drugie, wersety 11 i 12 wskazują na nasze relacje z wierzącymi. I 13 do 17 wersetu mówi nam o życiu z Bogiem lub bez Boga, jakie to niesie za sobą konsekwencje. Aktywność ciała to jest taki temat, który warto rozważyć pod kątem tego, jak i gdzie ona się przejawia. I znajdujemy pewne wskazówki w liście Jakuba, w rozdziale 4, wersety od 1 do 5. Jakub, podejmując ten temat, rozpoczyna, jak to u niego jest zwyczaju, od przedstawienia owocu, a następnie zajmuje się drzewem, które ten owoc wydaje. Jakub pisze o niesnaskach, o kłótniach wśród dzieci bożych, a następnie przedstawia przyczyny tych kłótni. Wydaje się, że przyświecają Jakubowi dwa cele. Pierwszym celem, który przyświeca Jakubowi, jest pragnienie, aby pomóc czytelnikom, aby nam pomóc, abyśmy w odpowiedni sposób się zachowywali i to szczególnie wtedy, kiedy jesteśmy na przykład świadkiem jakiejś awantury, kłótni, dramy. A także Jakub pragnie, abyśmy osobiście unikali nieporozumień i we właściwy sposób przedkładali takie sytuacje Bogu. Te dwa wnioski wynikają z faktu, że Jakub kieruje swój list do 12 plemion narodu izraelskiego, a więc do wierzących, ale również do niewierzących. Kłótnie to jest bardzo poważna sprawa. I werset pierwszy tego 4 rozdziału listu Jakuba wskazuje na te kłótnie. Skądże spory i skąd walki między wami? Czy nie pochodzą one z namiętności waszych, które toczą bój w członkach waszych? Spory i nieporozumienia zdarzają się niestety zarówno w małżeństwach, rodzinach, pomiędzy ludźmi, jak też w lokalnych zborach. Dlatego rodzi się pytanie, jaka jest ich przyczyna, jakie jest ich źródło. Jakub udziela nam na to jasnej odpowiedzi. Źródło kłótni nie tkwi w okoliczności, niezależnie od tego, jakakolwiek by ona nie była, ale w sercu. Pochodzi ono z naszego cielesnego usposobienia. Wersety 2-3 podtrzymują tą myśl i rozwijają ją. Pożądacie, a nie macie. Zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć. Walczycie i spory prowadzicie. Nie macie, bo nie prosicie. Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie. Zamyślając to zużyć na zaspokojenie własnych namiętności. Jakub przedstawia konkretne przyczyny. 5 konkretnych przyczyn, prowadzących między innymi do awantur, dram i kłótni. Pisze Jakub jasno, że z powodu cielesnego usposobienia nie można osiągnąć zamierzonego celu, bo Bóg nie akceptuje takiego postępowania i jest przeciwko nam. Pożądacie, a nie macie. Może to być powodem niezadowolenia.
Jeżeli nie podoba nam się nasza sytuacja życiowa, której postawił nas Bóg, wtedy szukamy wszelkich sposobów, aby ją zmienić. Pożądanie zabija leniwego, gdyż jego ręce nie chcą pracować. Nasze działania mogą stać się przyczyną sporów. Także to sformułowanie zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć. To wskazuje, teraz Jakub wskazuje, że to zazdrość jest przyczyną kłótni, dram i sporów. Zazdrość pojawia się wtedy, gdy no, chcemy coś mieć, pożądamy czegoś, co należy do kogoś innego. Silne uczucie zazdrości i może nawet prowadzić do przemocy. Walczycie i spory prowadzicie. Kolejny punkt. Człowiek uparty jest kołem napędowym sporu. Przez uporczywe trzymanie się swoich domniemanych praw eskaluje konflikt. Nie macie, bo nie prosicie. Chodzi o sytuację, kiedy polegamy jedynie na sobie samych. Wtedy nie prosimy Boga o nic i działamy bez Niego. Szerzej też można powiedzieć, że chodzi o sytuację, że nie mamy, bo nie prosimy współwierzących. Ale główna myśl jest tutaj z kontekstu wynikająca taka, że chodzi o sytuację, kiedy polegamy na sobie samych, wtedy nie prosimy Boga o nic i działamy bez Niego. Tym samym zamykamy się na działanie Bożej łaski. Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności. Nasze prośby mogą wynikać z egoistycznych pobudek. Jeśli nasze prośby wynikają z egoistycznych pobudek i są kierowane do Boga, to przecież Bóg wie o naszym egoistycznym nastawieniu. Przykładem tego, co to jest egoistyczna pobudka, jest syn marnotrawny przed jego nawróceniem, opisany w Ewangelii Łukasza 15 rozdział. On poprosił swojego ojca o część spadku, aby zrealizować swoje egoistyczne zachcianki. Jeśli prosimy Boga o coś, kierując się samolubstwem, to On z zasady raczej nas nie wysłuchuje, zdaniem Jakuba, i wtedy mamy sytuację tego typu, że no, prosimy, a nie otrzymujemy. Jeśli jednak wysłucha nas i uczyni to, to poniesiemy skutki naszej samowoli. Możemy o tym przecież przeczytać w Psalmie 106, werset 15. Kolejny punkt, na który zwraca uwagę Jakub w 4 rozdziale, to jest kwestia tego, jaki jest świat. Teraz Jakub przechodzi właśnie do tego tematu cielesności człowieka i z tego tematu człowieka i cielesności człowieka przechodzi do tematu świat. Bardzo blisko. To jest w zasadzie duchowo łatwo się ześliznąć z jednego tematu na drugi. I dlatego tak się dzieje, że to jest obszar, w którym ciało bardzo dobrze się realizuje. Werset 4 rozdziału 4 listu Jakuba mówi: wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Pod pojęciem świat należy rozumieć bezbożny system utworzony przez ludzi pod dyktando diabła. Oczywiście w tym miejscu, bo słowo świat w różnych miejscach Nowego Testamentu ma różne znaczenia i kontekst jest dosyć ważny, żeby rozstrzygnąć, o jakie znaczenie w danym miejscu chodzi. Jest to świat, jest to zorganizowany system, który wyklucza udział Boga, a jego świata celem jest osiągnięcie
na tej ziemi maksymalnego powodzenia i rozkoszy. W Ewangelii Łukasza 15 rozdział starszy syn powiedział do ojca: a mnie nigdy nie dałeś nawet koźlątka, bym się mógł zabawić z przyjaciółmi mymi. Łukasza 15:29. On chciał się cieszyć przyjaciółmi i chciał się cieszyć z przyjaciółmi, ale bez ojca. Takie też jest dążenie tego świata. Chce się on cieszyć bez Boga. Ciesząc się bez Boga, oddala się od Boga. Jeśli chcemy dowiedzieć się, jaki powinien być stosunek wierzącego do otaczającego go świata, to powinniśmy przypomnieć sobie, o jakich formach relacji ze światem mówi nam Słowo Boże. No i tych relacji kilka jest. Pierwsza taka relacja to kontakty. Złe kontakty psują dobre obyczaje. Z ludźmi, którzy nas otaczają, mamy mieć całkowicie normalne relacje. Nawet z bezbożnymi i żyjącymi w ciężkich grzechach, jak mówi nam pierwszy list do Koryntian, 5 rozdział od 9 do 10 wersetu. Pozdrawiamy ich i pytamy, jak się im powodzi. Jesteśmy wobec nich uprzejmi i przyjaźnie nastawieni. Pan Jezus Chrystus mówi o uczniach, których pozostawił na ziemi. Oni są na świecie, jak mówi Ewangelia według Jana, 17 rozdział, 11 werset. Tak więc nie powinniśmy się izolować od otaczających nas ludzi, ani stronić od nich, ale żyć z nimi według ogólnie obowiązujących zasad społecznych. Czym innym od kontaktów jest społeczność? Społeczność to coś więcej niż zwykły kontakt. Chodzi o próbę osiągnięcia jakiegoś wspólnego celu lub wspólne zajmowanie się jakąś sprawą. Ponieważ jednak nie jesteśmy z tego świata, jak mówi nam Ewangelia Jana 17, rozdział 16, werset, nasze zasady są zupełnie inne. Dlatego jesteśmy wzywani, aby jako wierzący nie mieć żadnej bliższej społeczności z niewierzącymi, zachowując stosowny do nich dystans. Tak mówi nam drugi list do Koryntian, 6 rozdział, 14 werset, ale po raz pierwszy Słowo Boże o tym wspomina w pierwszej Mojżeszowej, 6 rozdział, żeby nie mieć jako dzieci Boże kontaktu z ludzkimi córkami, bo ludzie tego świata są to córki ludzkie, a dzieci Boże, czyli ci, którzy narodzili się na nowo z Boga, z Ducha Świętego, to są dzieci Boże lub, jak niektóre tłumaczenia mówią, synowie Boży, choć tam jest słowo hebrajskie ben, które oznacza po prostu zarówno mężczyzn, jak i kobiety, czyli bardziej dzieci pasuje, a nie syn, bo syn narzuca płeć męską. Przyjaźń to jest kolejna kwestia. Przyjaźń. Jakub pisze teraz o przyjaźni ze światem. Przyjaźń ze światem jest wrogością wobec Boga. W przypadku przyjaźni jest to jawne opowiedzenie się po stronie niewierzących. Tak postępował Lot siedzący w bramach Sodomy, przez co wyraźnie okazywał, że jest jednym z nich. Jeśli jednak ktoś chce być przyjacielem świata, staje się wrogiem Boga. I zapomina, że podczas ukrzyżowania Pana Jezusa był zdecydowany rozdział między nimi. Po jednej stronie był świat, a po drugiej stronie był Syn Boży. Ten fakt pokazał dobitnie, że świat opowiedział się całkowicie przeciwko Bogu. Wniosek nasuwa się sam. Jeśli oficjalnie wiążemy się z tym światem, stajemy się wiarołomni wobec Boga i Pana Jezusa. Cudzołóstwo jest okropnym grzechem. Ono zniesławia Boga w najgorszy sposób i pociąga za sobą najcięższe skutki. Ludzi należących do narodu Bożego, którzy pielęgnowali przyjaźń ze światem, Jakub nazywa wiarołomnymi albo cudzołożnikami, przez co chce nam wyraźnie pokazać, że przyjaźń ze światem
jest poważną niewiernością wobec Boga. I jeszcze mamy tutaj bardzo ważną kwestię z 5 wersetu. Pismo i Duch Święty. Pismo i Duch Boży, Święty Duch Boży. Albo czy sądzicie, że na próżno Pismo mówi zazdrośnie? On chce mieć tylko dla siebie Ducha, któremu dał w nas mieszkanie? Za pomocą retorycznych pytań Jakub kieruje nasze myśli na Słowo Boże i działanie Ducha Świętego, Świętego Ducha Bożego. Podkreśla on dwie ważne rzeczy. Słowo Boże potępia zarówno cielesne działania, jak również przyjaźń ze światem. Duch Święty nie jest tym, który wywołuje w nas zazdrość i kłótnie, ani nie kieruje nas w stronę świata. Jeśli żyjemy według ciała i otrzymujemy przyjaźń ze światem, występujemy przeciwko Słowu Bożemu i przeciwko Świętemu Duchowi Bożemu. I kolejny ważny punkt, który mamy w 4 rozdziale Jakuba, to jest Boża łaska i nasza odpowiedzialność. Nasza odpowiedzialność i łaska Boża. Po wyraźnym napiętnowaniu cielesnego postępowania Jakub przedstawia nam teraz łaskę Bożą w tych wersetach od 6 do 10. Jako skuteczny środek przeciwdziałający zazdrości, kłótni i egoizmowi. Tak widzimy to w wersecie 6, 4 rozdziału listu Jakuba. W kilku punktach Jakub przedstawia to, jak mamy z tej łaski korzystać, bo to nam opisuje w wersetach od 6 do 10. Pierwsza ważna rzecz to Bóg daje łaskę. Nie sami sobie ją wypracowujemy, lecz to Bóg daje łaskę. Werset 6 mówi: owszem, większą jeszcze daje łaskę albo okazuje łaskę. Bóg pragnie obdarować nas łaską, abyśmy mogli śmiało iść przez ten niewierzący, szukający swoich rzeczy, cieleśnie usposobiony świat. Jego łaska jest większa, to znaczy Boża łaska jest większa, niż drzemiące w nas pokusy i o wiele większa niż zwodnicze przynęty tego świata. Jej wielkość możemy podziwiać w wielu miejscach. Jej, czyli łaski, wielkość możemy podziwiać w wielu miejscach Biblii. W wielu miejscach Biblii jest możliwe podziwianie wielkości łaski. A z jego pełni myśmy wszyscy wzięli, i to łaskę za łaską, jak to mówi Ewangelia Jana, 1 rozdział, 16 werset. Boża łaska jest niewyczerpana, ona jest do naszej dyspozycji każdego dnia, wciąż na nowo, w całej swojej pełni. Piotr na końcu swojego listu wskazuje na Boga wszelkiej łaski, jak to mówi pierwszy list Piotra, 5 rozdział, 10 werset. Bóg stosownie do naszej sytuacji oferuje nam każdorazowo specjalny rodzaj łaski. Kolejna kwestia to jest kwestia, tak jak już powiedziałem, być pokornym i to jest opisane w 6 wersecie, gdyż mówi: Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. Dostąpić Bożej łaski możemy tylko wtedy, gdy jesteśmy pokornego usposobienia. Potwierdzają to dwie Boże zasady. Bóg sprzeciwia się pysznym. Jeśli ktoś jest wyniosły, to ma Boga przeciwko sobie i w ten sposób zamyka dla siebie strumień Bożej łaski. A po drugie, Bóg pokornym daje łaskę. Jeśli ktoś jest pokorny, może liczyć na Bożą łaskę. Pokora rozpoczyna się w sercu i okazuje się w postępowaniu. Taką postawę pokazał nam Pan Jezus Chrystus. On, Pan Jezus Chrystus, był
pokornego serca, o czym mówi nam m.in. Mateusza 11, rozdział 29 werset. Pan Jezus Chrystus nigdy nie występował w swojej obronie i u nikogo Pan Jezus Chrystus nie szukał poklasku. Jednak zdecydowanie występował w obronie czci Bożej Pan Jezus. Możemy brać z Pana Jezusa przykład i w pokorze Pana Jezusa Chrystusa naśladować. Wtedy źródła łaski otworzą się nie tylko dla nas, ale również dla naszej rodziny, dla miejscowego zgromadzenia i dla naszej służby. Kolejna kwestia to jest kwestia poddać się Bogu. Werset 7 mówi, przeto poddajcie się Bogu. Teraz jesteśmy wzywani do tego, aby uniżyć się przed Bogiem i zaakceptować drogi, którymi Pan Bóg nas prowadzi. Sprzeciw i bunt dokonują zniszczeń, ale podporządkowanie się Bożej woli, woli Pana Boga, uzdrawia. Spójrzmy znowu na Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus Chrystus, gdy zetknął się z całkowitą niewiarą i jawnym odrzuceniem przez ludzi, okazał doskonałą uległość wobec Bożej woli. I to widzimy Mateusza 11, 26. Zaprawdę, Ojcze, bo tak się Tobie upodobało. Także możemy z 7 wersetu wyczytać zalecenie, aby po tym, gdy już jesteśmy pokorni, przeciwstawić się diabłu, a diabeł wtedy ucieknie. To jest bardzo ciekawe, że diabeł ucieknie. 7 werset. Przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Diabeł atakuje nas na dwa sposoby. Przez chytrość i moc. Cała Biblia jest potwierdzeniem tego, jak diabeł używa tych metod. Jakub również ma to na myśli w liście Jakuba, 4 rozdział, 7 werset, wzywając nas, byśmy mu się przeciwstawili. Chytrość szatana to jest wróg, który jest chytry i próbuje wzbudzić w naszym sercu wątpliwości w stosunku do Boga. Diabelskie słowa są skierowane przeciwko słowom Bożym. Diabelska nienawiść jest skierowana przeciwko Bożej miłości. I dlatego diabeł próbuje wzbudzić w naszym sercu, podważyć w naszym sercu, wywołać w naszym sercu wątpliwości w stosunku do Boga, do Słowa Boga, do Bożego Słowa oraz do Bożej miłości. Możemy się jednak sprzeciwstawić tym perfidnym atakom diabła, gdy założymy całą zbroję Bożą opisaną w Efezjan 6 rozdział od 10 do 18 wersetu. Pan Jezus Chrystus również zetknął się z diabelską chytrością. Pan Jezus, będąc kuszony na pustyni, pokonał ją Słowem Bożym i szatan zmuszony był opuścić Pana Jezusa. Moc szatana. Diabeł, szatan, chodzi wokoło nas jak lew ryczący, który chce nas usiedlić swoją mocą. O tym mówi nam pierwszy list Piotra, 5 rozdział, 8 i 9 werset. Diabeł próbuje nas atakować na różne sposoby, aby zachwiać naszą wiarę. W taki sposób diabeł zaatakował Pawła apostoła, kiedy Paweł apostoł był w Rzymie. Pokazując Pawłowi, apostołowi, całą moc rzymskiego cesarstwa, chciał zmusić apostoła do zaparcia się wiary. Jednak Pan Jezus Chrystus wzmocnił apostoła Pawła tak, że apostoł Paweł mógł wydać odważne świadectwo o Panu Jezusie Chrystusie. Dlatego później napisał, zostałem wyratowany z paszczy lwiej. 2 Tymoteusza 4,17. W jaki sposób możemy zdecydowanie sprzeciwić się diabłu? Jeśli zacznie diabeł wrzucać zwątpienie do naszego serca i kwestionować Bożą miłość, spójrzmy na krzyż Golgoty. Pan Jezus Chrystus
tam podarował siebie jako ofiarę za nas. Tam na Golgocie Bóg dowiódł swojej miłości, wydając na śmierć swojego jedynego Syna. Ta myśl usunie wszelkie zwątpienia i zmusi wroga do kapitulacji, poddania się. Jeśli diabeł dalej nas atakuje, ponownie zwróćmy wzrok wiary na krzyż i przypomnijmy sobie, że tam właśnie Pan Jezus Chrystus pokonał diabelską moc. Szatan został zwyciężony na Golgocie. To spowoduje, że nasz strach przemieni się w zaufanie do Boga. Nie zapominajmy jednak, że mamy do czynienia z potężnym i chytrym wrogiem. Gdybyśmy chcieli pokonać tego wroga naszą własną mądrością czy własnym wysiłkiem, to nie uda się, polegniemy. Natomiast możemy diabła zwyciężyć jedynie poprzez całkowitą zależność od Pana Jezusa Chrystusa, czyli od zwycięzcy z Golgoty. Z kolei w tym czwartym rozdziale Jakuba, 8 wersecie, mamy powiedziane, że mamy zbliżyć się do Boga. Mamy się zbliżyć do Boga. Werset 8. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Ten werset pokazuje naszą odpowiedzialność. To my musimy zrobić pierwszy krok ku Bogu. Szukajmy społeczności z Bogiem. Szczery i regularny kontakt poprzez modlitwę prowadzi do bliskiej z Bogiem relacji. Dopiero wówczas będzie Bóg mógł nam pomóc. Kolejne wezwanie z 8 wersetu 4 rozdziału listu Jakuba to jest kwestia oczyszczenia się. Werset 8. Obmyjcie ręce grzesznicy i oczyśćcie serca ludzie o rozdwojonym życiu albo o rozdwojonej duszy. Grzesznicy to tutaj w tym wersecie ludzie niewierzący. Do nich, do grzeszników, do ludzi niewierzących skierowany jest apel, aby się nawrócili. Kiedy tacy grzesznicy, czyli ludzie niezbawieni, zostają obmyci, to wtedy Duch Święty zaczyna mieszkać w nich. Dlatego do ludzi niewierzących skierowany jest apel, aby się nawrócili, bo wtedy zostaną obmyci. Apostoł Piotr wspomina o tym, gdy pisze do wykupionych: skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, 22 werset. Jest tu mowa o zasadniczym oczyszczeniu podczas nawrócenia do Pana Jezusa. Ludzie o rozdwojonym życiu, ludzie o rozdwojonej duszy, to ludzie wierzący. Są oni wzywani do osądzenia siebie. Jeśli ktoś grzeszy w myślach, słowach lub czynach, powinien to wszystko osądzić i naprawić. Na tym polega oczyszczenie się wierzącego. Obmycie rąk mówi nam o tym, że grzechy popełnione względem bliźnich powinniśmy przed nimi, przed bliźnimi wyznać i uregulować. Jest to zewnętrzna strona oczyszczenia. Oczyszczenie serca mówi nam o wyznaniu grzechu przed Bogiem i osądzeniu samego siebie. To dotyczy wewnętrznej strony odwrócenia się od popełnionego grzechu. Kolejnym zaleceniem Jakuba jest to, aby się ukorzyć. Werset 9. Biadajcie i smućcie się i płaczcie, śmiech wasz niech się w żałość obróci, a radość przygnębienie. Biadajcie i smućcie się. Tymi słowy Jakub wzywa nas w 4 rozdziale, w 9 wersecie, do właściwego ustosunkowania się do popełnionych grzechów lub do złego stanu ludu Bożego. Mamy wszelkie podstawy ku temu, aby się wstydzić z tego powodu. Izajasz wyraża to w następujących słowach. Biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg. Izajasza, 6 rozdział, 5 werset.
I także werset 10 mówi: uniżcie się przed Panem, a wywyższy was. Szczera pokora przed Bogiem z powodu własnych uchybień oraz utożsamianie się z uchybieniami ludu Bożego jest Bożą receptą na ponowne ożywienie. Taka postawa sprawia, że jesteśmy zupełnie małymi przed Bogiem. Również Piotr wzywa nas do tego, kiedy mówi: ukuszcie się więc przed mocną ręką Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Ukuszcie się więc pod mocną ręką Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Pierwszy list Piotra, 5 rozdział, 6 werset. Pan życzy sobie, abyśmy uniżali się przed Nim i z pokornym sercem szukali Jego bliskości. On docenia i nagradza taką postawę i zawsze przyznaje się do tego, kto ma takie nastawienie. Mamy przecież to potwierdzone w Psalmie 34, werset 19 i 51 Psalm, werset 19 oraz Izajasza 57, 15 oraz Izajasza 66, 2. Uniżenie i pokora jest przed Bogiem prawdziwą wielkością. Bóg odpowiada na taką postawę, okazując swoją łaskę. Takie jest znaczenie słowa wywyższy was. Także Jakub w liście Jakuba w 4 rozdziale poucza nas na temat stosunku do braci. Stosunek do braci jest omówiony w liście Jakuba, list Jakuba, 4 rozdział. 4 rozdział, wersety 11 werset i 12 werset. 4 rozdział, 11-12. Nie obmawiajcie jedni drugich, bracia. Kto obmawia lub osądza brata swego, obmawia zakon i osądza zakon. Jeżeli zaś osądzasz zakon, nie jesteś wykonawcą zakonu, lecz sędzią. Jeden jest zakonodawca i sędzia, ten, który może zbawić i zatracić. Ty zaś kim jesteś, że osądzasz bliźniego? I to nam pokazuje takie pouczenie, że mamy nie obmawiać jedni drugich. To mówi werset 11. Nie obmawiajcie jedni drugich, bracia. Słyszymy w tych słowach dobitne wezwanie, aby słowami nie atakować drugich, ani nie wyrażać się o nich źle. Gdybyśmy wzięli to w sobie do serca, uchroniłoby to nas od wielu kłopotów. Nie oznacza to jednak, aby nie doceniać służby innych braci i nie oceniać ich na podstawie Słowa Bożego, jak mówią nam Dzieje Apostolskie, 17 rozdział, 11 werset. Nie można też złych rzeczy nazywać dobrymi. Napomnienie i korygowanie jest często bardzo potrzebne, gdy ktoś obiera złą drogę, jak mówi zresztą list do Rzymian, 15 rozdział, 14 werset. Jakub w liście Jakuba w 4 rozdziale, używając przykładów, będzie starał się nam pokazać, jak bardzo negatywną rzeczą jest mówienie źle o bliźnich. Obmawiając jedni drugich, stajemy się sędziami zakonu. Werset 11b, czyli druga połowa wersetu 11, jak to przed chwilką przeczytaliśmy: kto obmawia lub osądza brata swego, obmawia zakon i osądza zakon. Jeżeli zaś osądzasz zakon, nie jesteś wykonawcą zakonu, lecz sędzią. Apostoł używa tutaj słowa zakon, czyli prawo mojżeszowe. Nie stosuje go jednak w sensie najważniejszego przymiaru czy prymatu dla wierzącego, ani wzorca, lecz jako zwierciadła, które wyraźnie pokazuje niewłaściwe postępowanie. Jeżeli w krzywym zwierciadle, brzydkim sposobie wyrażania się, w pejoratywnym sensie wypowiadamy się o bracie albo go osądzamy, to tym samym występujemy przeciwko zakonowi, który mówi: będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Nie jesteśmy wtedy wykonawcami prawa, lecz jego sędziami. Tak czyniąc, oceniamy negatywnie jego postanowienia. Stajemy się więc sędziami i stawiamy siebie ponad prawem,
nie mamy jednak żadnych uprawnień, aby osądzać Słowo Boże. Przeciwnie, to ono powinno nas osądzać i to my powinniśmy stawiać się pod jego dyrektywy i stawać w jego świetle. Obmawiając jedni drugich, zwracamy się przeciwko Bogu. Tak mówi nam przecież Jakub w 4 rozdziale, w wersecie 12. Jeden jest zakonodawca i sędzia, ten, który może zbawić i zatracić. Ty zaś kim jesteś, że osądzasz bliźniego? Jeżeli czynimy coś wbrew prawu, sprzeciwiamy się Bogu. W związku z tym Jakub używa trzech określeń, które dotyczą jego osoby. W tym momencie apostołowi nie chodzi o jakiś szczególny sędziowski werdykt, ale o pokazanie nam, że to Bóg jest najwyższą i ostateczną instancją. Bóg jest zakonodawcą. Jedynie On jest w stanie suwerennie określić, co jest dobre, a co złe. Nie możemy podważać Jego ustaleń. Bóg jest sędzią wszystkich, jak mówi nam list do Hebrajczyków, 12 rozdział, 23 werset i 1 Mojżeszowa, 18:25. W Jego kompetencji leży osądzanie ludzi, dlatego my nie powinniśmy tego czynić. Bóg posiada wszelką moc, aby wykonać wyrok. On może kogoś uniewinnić albo skazać. W przyszłości każdy z nas stanie przed wielkim Bogiem, wtedy będzie musiał zamilknąć. Zrozummy więc postawione przez Jakuba pytanie. Ty zaś kim jesteś, że osądzasz bliźniego? Pytanie to wydaje się zasadne, jeśli ktoś chce zajmować w tym względzie miejsce Boga. Kontynuując czwarty rozdział od 13 do 17 wersetu, czytamy: A teraz wy, którzy mówicie, dziś albo jutro pójdziemy do tego lub owego miasta, zatrzymamy się tam przez jeden rok i będziemy handlowali i ciągnęli zyski. Wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie, bo czymże jest życie wasze, parą jesteście, która ukazuje się na krótko, a potem znika. Zamiast tego winniście mówić, jeśli Pan zechce, będziemy żyli i zrobimy to lub owo. Wy natomiast chełpicie się przechwałkami swoimi. Wszelka tego rodzaju chełpliwość jest zła. Kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. Czyli tutaj widzimy kwestię życia z Bogiem lub bez Niego. Działanie bez Boga, jeśli weźmiemy to pod uwagę, to mówi właśnie 4 rozdział, 13 werset listu Jakuba, a teraz wy, którzy mówicie, dziś albo jutro pójdziemy do tego lub owego miasta, zatrzymamy się tam przez jeden rok i będziemy handlowali i ciągnęli zyski. Jeśli ktoś z własnego wyboru prowadzi życie bez Boga, wtedy ma i realizuje swoje własne plany, jest pewny siebie i uważa, że jest samowystarczalny. Podejmuje się wielu zadań, wierząc, że na pewno osiągnie sukces. Jest przeświadczony o tym, że będzie również mógł decydować o swojej przyszłości. Dlatego mówi, pójdziemy do tego lub owego miasta, zatrzymamy się tam przez jeden rok i będziemy handlowali i ciągnęli zyski. Dążąc do osiągnięcia ziemskich celów i bogactwa, kieruje się egoizmem, a nawet chciwością. Werset 14 też mówi tutaj, wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie, bo czymże jest życie wasze, parą jesteście, która ukazuje się na krótko, a potem znika. Jeśli ktoś tak myśli i tak planuje, jak czytamy w wersecie 13, powinien choć przez chwilę zastanowić się nad znikomością ludzkiego życia. My, ludzie, nie widzimy przyszłości. Okresy czasu nie są w naszych rękach, lecz w rękach Boga. Czas nie jest w naszych rękach, lecz w rękach Boga. Jako ludzie jesteśmy mało znaczącymi istotami. Można nas przyrównać do pary, która szybko znika, dlatego nie przeceniajmy swoich sił i możliwości. Bądźmy skromnymi. Działanie razem z Bogiem jest raczej właściwe. I werset 15 mówi, zamiast tego winniście mówić, jeżeli Pan zechce, będziemy żyli i zrobimy to lub owo. Ten werset jest jaskrawym przeciwieństwem poprzednich wypowiedzi cytowanych ludzi bezbożnych. I pokazuje nam ważną zasadę obowiązującą w życiu wiary.
Wszystkie plany, które chcemy zrealizować, powinny być zgodne z wolą Bożą. Niech to będzie naszym priorytetem. Chciejmy być temu Słowu Bożemu posłuszni i chciejmy być Bogu posłuszni. Panu Bogu należy być posłusznym. Poza tym miejmy świadomość tego, że nie wiemy, jak długo będziemy jeszcze na tej ziemi. Jako wierzący kierujmy się zasadą, jeśli Pan zechce, jeżeli Pan zechce, będziemy żyli i zrobimy to lub tamto. Te słowa nie powinny być oczywiście tylko pustym sloganem, ale rzeczywistością naszego życia. Także problematyczne jest wychwalanie się samego siebie. Wychwalanie samego siebie i werset 16 nam na to wskazuje, 4 rozdziału listu Jakuba, wy natomiast chełpicie się przechwałkami swoimi, wszelka tego rodzaju chełpliwość zła jest. Życie bez Boga charakteryzuje się chełpliwością. Chełpliwością, a nie cierpliwością. Chełpliwością. Życie bez Boga charakteryzuje się chełpliwością, samochwalstwem, szczyceniem się z samego siebie. I ci, którzy tak czynią, uważają, że osiągnęli coś swoją własną inteligencją i swoimi własnymi wysiłkami i to jest powodem ich dumy. I jest to nie tylko przeciwne Bożej naturze, ale dodatkowo źle przyjmowane przez otoczenie. I z tego możemy wyciągnąć prosty wniosek, który mamy zawarty w 17 wersecie 4 rozdziału listu Jakuba. Kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu? Jak już wcześniej wspomniałem, życie bez Boga nacechowane jest egoizmem. Myśli się wówczas jedynie o sobie, a zapomina o drugich. Jeżeli widzimy ludzi w potrzebie i mamy możliwości, by im pomóc, a jednak świadomie tego nie czynimy, dajemy dowód swojego samolubstwa i braku miłości bliźniego. Jest to ewidentny grzech przeciwko Bożym prawom.